Witajcie. Dzisiaj krótko zaprezentuję Wam działanie Firefox OS na moim Nexusie S. Wygląda on tak. Ekran blokowania. Możemy odblokować. Jesteśmy już w aplikacji telefon. Jak widzicie, mamy pulpity bardzo przypominające te z iOS. Ostatni pulpit po lewej stronie to jest przeglądarka. Tak, właśnie, dobrze słyszycie. To jest od razu przeglądarka. Zaraz Wam pokażę. Tu są aplikacje, a właściwie strony internetowe. Wejdźmy sobie na YouTube'a. O, i on od razu otwiera nam to w przeglądarce. Możemy coś puścić. Działa to całkiem szybko, powiem Wam. Widzicie, jest i pełen ekran. I HD. Więc działa to całkiem spoko. Jestem aż, nawet powiem Wam szczerze, zaskoczony tym, że YouTube tak działa. Sama przeglądarka też działa. Nie chcę wysyłać żadnego raportu. Też nie. On uważa, że coś się skraszowało. Jest to wersja alfa, więc miał. No dobra, wysłaliśmy. A co tam? Więc tak jak mówiłem, po lewej stronie jest to od razu przeglądarka. Tutaj na tym ekranie nic nie możemy dodać. Tutaj mamy, jak widzicie, kontakty. Możemy je oczywiście wziąć i dodać z naszego konta Gmail bądź z karty pamięci. SMS-y. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że klawiatura jest po prostu beznadziejna w Firefoxie. Dialer. Widzicie, działa. Możemy tu od razu dodać. Możemy, tu mamy wychodzące połączenia. Kontakty. Z powrotem dialer. Ze wszystkiego wychodzimy. Widzicie, tu mamy Firefoxa. Powiem Wam, że nie sprawdzałem jeszcze, jak szybko działa. O, i jest klawiatura. Powiem Wam, że jest beznadziejna. Jak widzicie, jest niedostosowana z tego, co widzę, do tego rodzaju wyświetlacza. Zobaczmy, jak to wyjdzie. O, tylko w pozycji landscape. I jak widzę, odpalenie czegokolwiek jest chyba niemożliwe. No ale nie oczekuję nie wiadomo czego na wersji alfa. Jak widzicie, nie chce się odpalić. No niestety. Wyjdziemy z przeglądarki. Więc dalej.
Tu mamy aplikacje typu Twitter, Facebook, mamy także Marketplace. Aplikacji no nie ma za dużo. Niestety, sam sklep działa dosyć topornie, jaki system potrafi się zwiesić. Jednak dalej przypominam, że to jest alfa. Aplikacje mamy podzielone. Nie ma ich dużo, naprawdę jest ich bardzo mało, więc nie pobawimy się za bardzo. No jest to młody system, więc nie ma co się dziwić. Zobaczymy z czasem, jak to będzie wyglądało. No proszę, sport. Rozumiem, że część aplikacji po prostu działa z marketu googlowskiego. Ze wszystkiego wychodzimy przyciskiem home, chociaż on nie do końca wychodzi, bo powiedziałbym raczej, że zostawia to w tle. Kiedy go przytrzymamy, widzicie, mamy wszystko i musimy to sobie ręcznie pozamykać. Dalej mamy systemowe aplikacje, które zostały dostarczone razem z systemem, więc jest tu odtwarzacz muzyczny, poczta e-mail, której nie mamy zdefiniowanej, kalendarz. Jak widzicie, też jest zegar. Możemy dodać alarm. System jest, przynajmniej u mnie, tylko w języku angielskim. Mamy także pasek powiadomień, ten bardzo podobny z Androida. Wszystkie powiadomienia tutaj się pojawiają. A także, jak widzicie, Bluetooth, włączenie, wyłączenie sieci. Wi-Fi nie ma GPS-u, więc on nie działa. Tu mamy wszelkiego rodzaju ustawienia. Ustawień jest mało, no i są bardzo proste. Akurat w ustawieniach cofamy w ten sposób. Mamy dźwięki, wyświetlacz, notyfikacje, ale jak widzicie, możemy tylko na lock screenie, żeby rozwinąć pasek. Język jest tylko tyle języków, przynajmniej w tej wersji. Możemy zrobić, ustawić sobie hasło do odblokowania telefonu. Tutaj mamy dostępne miejsce na aplikację i wewnętrznej pamięci. Baterii mamy jeszcze 66%. Tu mamy informacje o telefonie, oczywiście nieznany. Co do samego systemu, no jest to, tak jak wspominałem, alfa i potrafi przyciąć. Sam system jest prosty, jest wzorowany na iOS, jak widzicie. Tu nic więcej nie można dodać, nie można. Możemy tu poprzestawiać sobie linijki, ikonki znaczy się. Możemy je podrzucać. Jak widzicie. Chociaż sam pasek nawigacyjny też jest przesuwany. No i to by było na tyle. Więcej nic wam nie powiem o tym systemie, bo mam go parę godzin. System być może, jeśli się rozwinie, będzie fajny, jeśli go bardziej zoptymalizują. Jeśli ktoś lubi prosty system, taki jak iOS, to pewnie Firefox trafi do niego, jeśli tylko pojawi się na niego więcej aplikacji użytecznych, to na pewno znajdzie swoich nabywców.
Więc to na tyle. Wybaczcie za taką chaotyczną trochę recenzję, ale to spontan. Więc jeśli chcecie, to macie Nexus AS, możecie zainstalować, zobaczyć jak to działa. Ja osobiście jak na razie nie polecam, gdyż system jest zbyt młody, zbyt mało jest na niego aplikacji. Możliwości konfiguracji są takie jak w iOS, czyli żadne. Mi osobiście nie przypadł do gustu, chociaż pewnie parę dni na nim zostanę, żeby zobaczyć, jak bateria i generalnie jak on tutaj będzie funkcjonował na moim Nexusie. Do zobaczenia i pozdrawiam.